Dobra, lecimy. No, zawisa. Co, na moją komendę, czy na twoje uznanie? Na twoją komendę. Dobra. Oczywiście będę sensowne trzymał jakby po kręgu, minimum 300. Swoją drogą muszę pomyśleć, żeby przerobić się w 4 w tym chyziu. Od razu na kopilota? Tak, przydałoby się. No. Jest to do zrobienia. Natomiast wiesz, czego się obawiam, że Integrity Check mnie wtedy nie będzie wpuszczał na serwery. Może tak być. Trzeba trochę utrudnić. No i teraz możesz zrobić autorotację tak, żeby wylądował się na dachu budynku. No co, po egzaminie jesteś. A można tyłem latać? Czym? Tyłem. Jak dasz radę? Jakim stylem nie osiągniesz ujemnych obrotów wirnika? Dobra, gdzie byś tu znaleźć fajne miejsce? Wszędzie same pola? Nie, no to nie może tak być. No jak miasto przed nami. No aż taki wredny nie będę. O, tu jest taka mała polana za miastem w prawo. Kieruję się na nim. Pomiędzy drzewami. Ciasno jest. Mało miejsca. Jak na autorotacji. W silosach takich? A nie. Dalej tam. Za silosami. Aha, tam za tym laskiem, tak? I przed drugim laskiem. No dobra. I odcięcie paliwa. A jak nie dolecimy, to co tu zrobić? Dolecimy. Uważaj na te drzewa. Jeszcze muszę wziąć psa dzisiaj na spacer. Dziękuję, Stany. Bardzo ładna autorytacja. Okej, już myślałem, że braknie mi. A ja miałem taką sytuację, że gdzieś na 200 metrach w trzecim zakręcie przepadł mi na skrzydło. Do zawisu i wracamy na letnisko. Wykonaj. Opowiadał ten pilot, opowiadał. Z instruktorem mało miejsca mieli, bo wylądowali i zabrali jakąś grupkę ludzi, czy coś takiego, że masa im wzrosła. Czyli jak lądowali, byli w zawisie. Doszło im masy, już w zawisie nie mogli oderwać się, tylko musieli jakąś prędkość nabrać. A dookoła mieli drzewa. No, co zrobię, nie wysadzą, nie wiem, nie pamiętam, czy to ranni byli, czy to o co chodziło. Ale generalnie gościu, instruktor zrobił coś takiego, że zaczął w kółko tak latać. No to co mówiłeś, nie? Z prawą nogą. Nie, nie, nie. W kółko zaczął tak latać, o takie małe krągi, kręgi. A, takie, w ten sposób. I dokładnie. I do góry, do góry, do góry na drzewa i wtedy polecieli. Bo jak
zaczęli lądować też. Lądują, a tam krzyczy mi gościu przez radio, że to pole minowe. I płozami tuż się zatrzymali nad tym. Muskali dosłownie tego pola. I tam mówi, że też byli przeciążeni i... Nie pamiętam właśnie, czy tu... Tutaj tej mocy chyba użył właśnie te prawie nogi. Ale zyskał troszkę mocy, podbijał go do góry. I później tak jakby opadł na dół, na poduszkę. I później z powrotem, tak wahadłowo, coraz wyżej, bo musieli nad jakąś siatką przejść chyba, drutem kolczastym czy czymś. Musieli nad nim przeskoczyć i nie mogli się też poderwać do góry. I takim jakby hopami coraz wyżej i w końcu do przodu i przeskoczyli. No dobra, leć od razu do trzeciego, ustaw się z wiatrem. Nie, już później nawet bym chciał wylądować od razu na farkę. Okej, wykonuj. Zwłaszcza, że dzisiaj tyle stresów. Dobrze, spokojnie, wynudzisz się przy nawigacji. To... Wszystko jest ciekawe. To zrób jeszcze ze dwa kręgi. Jakbym miał czas. Już było wcześniej. Rzuca tu trochę, co prawda, ale no trudno. Wygaszam. Czy przez weekend za darmo do przetestowania. Dobra, jeszcze tylny wrot. Co? Wrota kabiny ładunkowej jeszcze. Żeby się wrota kabiny ładunkowej. Dojechały do końca i stuknęły.